16 sierpnia 2023. Po zdobyciu Mont Blanc 2 lata wcześniej oraz rok wcześniej Matterhornu przyszła kolej na realizację następnego celu. Tym razem Duforspitz. Góra o wysokości 4634 metry nad poziomem morza to najwyższy szczyt masywu Mont Rosa oraz Szwajcarii i drugi co do wysokości po Mont Blanc samodzielny szczyt Alp. Zanim jednak podejmę się próby samotnego wejścia na Dufora, zabieram trójkę znajomych i wspólnie jedziemy podziwiać piękną Szwajcarię. Traki muszą być ostre, także jest ekstra. O, proszę, tak to teraz wygląda. Po 3 dniach podziwiania piękna Szwajcarii udajemy się do miejsca, w którym oddzielam się od swoich przyjaciół i samotnie podążam w kierunku wyznaczonego celu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pięknej miejscowości Zermatt. Mamy godzinę przed 9:00. Piękna pogoda, przynajmniej na razie. 8:54. Idziemy sobie piękną miejscowością do centrum. Aby nie osłabiać się mentalnie myślami, ile kilometrów mam do pokonania, trasę rozdzielam na mniejsze punkty. Celem numer 1 – Furii. Po niespełna godzinie jestem w Furii. Teraz następnym celem jest oczywiście Riffenberg. Według mapy pokazuje 2 godziny 40 minut. Mam godzinę 10:00. Także na 12:40 powinien tam góry być. Dużo szybciej. Właśnie miałem parę staruszków i poznałem naprawdę jednego z piękniejszych widoków dzisiejszego dnia, pomijając krajobrazy. Ciekawa sprawa. Riffenberg. Pięknie się puknąć na drogę. 10:18, a do Riffenberg 2 godziny według oznakowania.
tam jest ten najpiękniejszy Matterhorn. Niesamowita góra. Równy rok temu miałem przyjemność być na jej wierzchołku. To było coś niesamowitego. A teraz w drodze na Tuforspitz. Pełen optymizmu i entuzjazmu, fascynując się otaczającymi mnie widokami, docieram do kolejnego punktu. 12.30, a ja jestem koło hotelu restauracji Riffelhaus. Za mną Matterhorn, który miałem przyjemność i na którym miałem zaszczyt stanąć rok temu. I taki widoczek z tyłu, a tutaj wspomniany hotel, a ja lecę dalej. Okej, jestem w Rotehotten. Rotehotten? Jakoś tak. I co? Widać z tyłu lodowce. Jest pięknie. Góry po prostu się zebrały, ale jeszcze nie jest źle. Mimo już po południu, późno po południu, ale tu znowu burza. Mam 13.51 po przerwie. Monderosa Hut. 4 godziny, czyli gdzieś koło 18. A powinien być pod schroniskiem. Także do dzieła. Opuszczam Riffelberg i trawersując górę Gornegrad udaję się w kierunku lodowca. No kawał góry jest do zrobienia. Można by rzec, kawał lodowca robi wrażenie. No to co, trzeba wejść na lodowiec. Ale te chmury tutaj w ogóle nie są za ciekawe. Drogę po lodowcu trzeba zacząć. W niepewnych warunkach atmosferycznych, wybierając drogę panoramawek, udaje się w dalszą podróż. Nic ciekawego chodzenie po tym lodowcu, ale trzeba to przejść i to. Zaczęło mu padać, może nie jakoś bardzo, ale chmury z tyłu nie prognozują nic dobrego. Plecak tak zasunięty, żeby materac i plecak nie przemógł. No i co? Trzeba iść, bo jeszcze kawałek drogi przede mną. Okazało się nam tam, o, trochę może niżej, gdzieś tam nie widzę na tej mojej kamerce, schronisko Monterosa Hut. Z racji, że tam z tyłu gdzieś burze i pioruny, to ja schowam się w takiej grocie skalnej. Minimalistycznie, ale najważniejsze, żeby na głowę nie kapało. Z tyłu pioruny. Ta chwilka zacznie padać. Ale ta miejscuwa to po prostu jest mistrzostwo świata. Miejscówka miała być dobra, ale nie jest najlepsza.
Ja pierdziele. Co tu powiedzieć? Cieszę się, że tyle czasu na mnie czekało. Trzeba patrzeć plusów, a nie minusów. To mogło mnie to dopaść tam, gdzie byłem na lodowcu. No i by mnie jak to wygląda ogólnie? Skała. Tu się po niej leje. Skarpetki pewnie już kurde totalnie. Oja! Miały wyschnąć, ale nie wyschnął. Może wyschnął. Dobra, mam jeszcze inne. Po deszczowej nocy o godzinie 3.40 znalazłem się koło schroniska Monterosa, a stamtąd, widząc w oddali świecące się czołówki, postanowiłem przyspieszyć kroku, aby dogonić osoby wspinające się na szczyt Dufora. Idą dwie osoby. Bardzo się z tego cieszę. A tam u góry też jest grupa dwóch osób. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że nie idę kompletnie sam. Okej, trzeba iść. Po pewnym czasie udało mi się dogonić wcześniej wspomniane osoby. Okazali się nimi studenci z Niemiec, pochodzący z Tajlandii, należący do niemieckiego klubu wysokogórskiego, z którymi po wejściu na lodowiec wspólną decyzją postanowiliśmy związać się liną. To nie jest lekko. Robię mu chwilową przerwę. I lecimy dalej. Jeżeli człowiek jest gotów wyjść, to naprawdę może doświadczyć tylko więcej, nigdy mniej, nauczyć się więcej. Bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi. Bycie głównym aktorem w filmie pod tytułem Moje życie to akt odwagi. Zwycięzcy nigdy nie rezygnują. Rezygnujący nigdy nie zwyciężają. Prawdziwy wojownik to jest człowiek, który zmierza się sam ze sobą. Pokonasz sam siebie, to już ci nikt nie stanie na drodze. Człowiek ma prawo się bać, bo tylko idiota się nie boi. Strach jest przymierzeńcem wojownika, ponieważ pozwala być uważnym i czujnym. Jeżeli nauczymy się z nim żyć, to tak naprawdę wszystko się w życiu zmienia. Jak człowiek idzie przez życie, to trochę to przypomina takie wspinanie się po górach, gdzie pewnie byłoby przyjemnie iść, gdybyśmy mieli te góry wyłożone taką miękką tkaniną, płótne, nie wiem, skórą. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby wchodząc na te góry, mieć wygodne buty. Te pierwsze buty dają nam rodzice. One szybko się zużywają i w którymś momencie trzeba je zamienić na nowe, które sobie sami uszyjemy.
A potem idziemy dalej, stopa życiowa nam rośnie i się okazuje, że znowu trzeba użyć nowe buty i tak dalej. Natomiast proszę pamiętać, że celem jest iść. Jak się idzie przez życie, to jest coś, co daje nam taką siłę i tym czymś jest wizja życia. Im większa wizja życia, tym większa energia do ruszenia w drogę. Ja lubię się odwoływać do tej metafory góry, bo czasami to jest tak, że żeby na następną górę wejść, trzeba z jednej zejść. Czym jest odwaga? To cztery elementy. Pierwsze to zaufanie do siebie. To jest jeden z największych życiowych kapitałów. Proszę mi wierzyć. Ufać sobie. Dam radę. A jak nie, dam. A jak nie, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Zaufanie do siebie nie jest tym samym, co wiara w siebie. Zaufanie do siebie wynika z doświadczenia. Jeżeli przeżyłem tyle, ile przeżyłem, w związku z tym na pewno dam sobie radę dalej. Drugim elementem jest ryzyko. Nie ma życia bez ryzyka, nie ma biznesu bez ryzyka, nie ma możliwości kroku zamiany do przodu bez ryzyka. Ale żeby zaryzykować, trzeba zaufać sobie. Trzecim są decyzje. Na ogół to ludzi hamuje. Podjęcie decyzji. Chcieliby wszystko przeanalizować. Ja wam powiem, gdzie zapada decyzja o kupnie kampera. Nie w głowie, w sercu. Bo te prawdziwe projekty realizuje się z pozycji serca, nie z pozycji umysłu. Tam jest czysta kalkulacja i tam się opłaca lub się nie opłaca. I ostatni element to zaangażowanie, życie na cały etap, z pasją. Życie, gdzie człowiek czuje smak tego, co się dookoła niego dzieje. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych, dla rodziny z najwyższego szczytu Szwajcarii i drugiego co do wysokości szczytu w Alpach, Duforspitz. O godzinie 12.20 dotarliśmy na szczyt, jednak szybko zmieniające się warunki atmosferyczne zmusiły nas, aby jak najszybciej znaleźć się w bezpieczniejszym miejscu. Po zjechaniu z grani, gdy adrenalina już opadła, a przed nami była długa, powrotna droga, jedynym marzeniem, jakie wtedy miałem, było dotarcie do miejsca poprzedniego noclegu. A tam, z racji zostawionego sprzętu i gigantycznego zmęczenia, postanowiłem spędzić kolejną noc. Następnego dnia, kilka minut po godzinie 6, rozpocząłem powrotną drogę do Cermat. Wyjeżdżając do Szwajcarii, moim celem była próba samotnego wejścia na Dufora. Z racji, że nie do końca byłem przekonany o sukcesie podróży, w przypadku ewentualnego odwrotu umówiłem się z moim przyjacielem Szymonem, którego kanał gorąco polecam, że w drodze powrotnej zdobędziemy którąś górę razem. Nie spodziewałem się wtedy, że za kilkanaście godzin po zejściu z Dufora będzie mi dane wejść na górę, której na początku kompletnie nie planowałem. I tak kończy się przygoda z Duforspitz w miejscowości Cermat. Jeszcze kawałek, jestem już przy kolejce.
Za każdym razem, jak wchodzę na jakąś górę, zapominam posmarować kremem z filtrem UV. I tak, jest właśnie tego efekt. Wiecie, nie wiem skąd. Ale góra zrobiona. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, zadowolony.